Siemano wszystkim, ze strony Mateusz. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO turniejowego. Dokładnie tak, dzisiaj sobie zagramy turnieja na mapie Demirage. I słuchajcie, postanowiłem postawić sobie taką poprzeczkę, taki cel, żeby nauczyć się mówić płynnie i długo bez żadnej plątaniny, więc postanowiłem, że będę nagrywać meczyk cały, bez cięć. I też sobie zobaczę właśnie, jak sobie z tym poradzę, bo zawsze mi się język tam kiedyś potknie, poplączę i robię dużo cięć i w ogóle. Więc mówię sobie, nie, teraz muszę nagrać całą turniejówkę bez montażu. No, także jak ktoś ma troszeczkę czasu, to może mi poświęcić i obejrzeć to razem ze mną. Przeżyć te jakże fajne emocje, nie? Dobra. Dobra, to jest chyba B. Czy na pewno to jest B? Ja ogólnie mówię, że mam Silvera 5, także nie wymagajcie ode mnie skille na poziomie globala. No, nie potrafię grać. Raczej, chyba. Za chwilę zobaczymy. Patrzcie, jak zabiję za chwilę tych dwóch. Wow. No. Początek nie zapowiada się jakoś tak mega świetnie. Ale na luzie to dopiero pierwsza runda. No, dobra. Czytałem w ogóle wasze rady oczywiście i pisaliście mi, że po przegranej pistoletówce, żebym sobie nie kupował... Ojej, jakieś ludzkie, żebym sobie po przegranej pistoletówce nie kupował PM-a, tylko żebym sobie jeszcze na luzie zagrał pistoletem. No, także tak też mniej więcej zrobimy. Pójdziemy sobie jeszcze raz na A i zobaczymy, jak to wszystko tutaj pójdzie, jak to wszystko będzie i w ogóle. No, w ogóle jak chcielibyście więcej takich odcinków, to możecie stać łapeczkę w górę. One Palace. Kurde, czemu ja spadłem? Paweł, co to jest za Paweł? Dostał 84. Czekajcie, Paweł, ja go muszę sobie sprawdzić. Ostatnio w ogóle dostaję takich gości. A nie, on ma akurat 300 godzin, to jest okej. Bo ostatnio gram z takimi gośćmi, którzy mają po 900, po 1000 godzin, co nie? I to jest dziwne z dwóch powodów. Po pierwsze, jak można mieć 1000 godzin i siedzieć w silverze? A po drugie, czemu dają mi gości, którzy mają po 1000 godzin czasem? Przecież ja mam 200, więc powinien być w miarę równy poziom. I zazwyczaj ci dwaj pierwsi goście w przeciwnej drużynie, którzy otwierają... wow, jaki heady on sadzi. To mają właśnie gdzieś mniej więcej po 1000 godzin, a ja mam 200 na tym koncie, także nie jest za bardzo fajnie. No ale nic. Jaki on banie sypie z tego DL-ka? Ej, ja go też muszę sprawdzić. On pewnie będzie miał też tak... A nie, on, patrzcie, on ma 250 godzin. Tyle samo co ja. Ale ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby takie bani sypać z tego digielka. No nic, w ogóle jak macie do mnie jakieś pytania, bo teraz będę prawdopodobnie więcej i częściej nagrywać takie filmiki bez montażu. W sensie, że takie turnieje, bo normalne filmy będę montować z widzami, też tam coś będę montować. Ale takie normalne turnieje to po prostu nie będę tego montować, bo chcę się po prostu nauczyć. Zagram sobie jeszcze jedną taką, o, dobra. Po prostu chcę się nauczyć mówić płynnie, skupić się i na grze, i na mówieniu, tak żeby mi się język nie plątał, co naprawdę nie jest takie łatwe, jakby się wydawało, bo trzeba też jeszcze myśleć, co się mówi, żeby nie mówić jakichś głupot, bo później widzowie czasem nawet za najmniejszą głupotę łapią za słówka i później się śmieją w komentarzach, więc nie jest naprawdę takie łatwe mówić konkretnie i jeszcze dobrze grać. Na boksie, o blin, jaki boks этот, na B w kawrach. B clear. Clear? Yes. Kto mnie? Okej. Oh my god. Go. Only under. Kurde, co ja zrobiłem najlepszego? Kurde, nie mam dzisiaj formy kompletnie. Wszedłem sobie na tą mapkę do rozgrzewania się, wiecie, ćwiczenie skilla i tak dalej. Taka jest mapa z workshopu. I tak mi dzisiaj nie szło. Jak zawsze mi ładnie wychodziło, to akurat dzisiaj mi tak słabo wychodziło właśnie. No ale nic, dobra. I jak się nie ma popisać... kurde, ale mi się język plączy. Jeszcze raz, o to wytnę. Jeżeli nie ma się popisać... Jeszcze raz, to też wytnę. Jeżeli nie mogę się popisać skillem, to popiszę się czymś innym, nie? W ostatnio, właściwie wczoraj, zorientowałem się, że mam tak dużo wyświetleń pod filmami, nie dlatego, że moje filmy są jakieś mega super ciekawe. Chociaż mam nadzieję, że z tego powodu też. Ale dlatego, że to jest tak, że jeżeli ktoś kogoś denerwuje,
Załóżmy, jeżeli ja oglądam osobę, która mnie bardzo denerwuje, to ja ją zaczynam ciągle oglądać, bo wiecie, chcę ciągle się z niej nabijać i nabijać. I to jest taka adrenalina, można tak powiedzieć, bo wiecie, to tak uzależnia. Ja właśnie dlatego pod każdym filmem 50 tysięcy wyświetleń, bo wszyscy nazywają mnie takim dzieciakiem. Quiet, please. Jejku, przez... Too short. Gdyby on nie mówił, to bym ich usłyszał. Właśnie coś tak słyszałem, że coś tam z tyłu jakieś kroki słyszę. Ale on zaczął coś tam mówić. Quiet, please. Blue. Kurde. O nic. Ja ogólnie nie lubię oglądać takich akcji, kiedy ja nie gram, przynajmniej u kogoś na turnieju. Kiedy ten ktoś nie gra, główny jakby zarządca filmem, tylko gra jakiś inny gościu i trzeba się teraz na niego patrzeć. I co teraz zrobić, nie? To jest bardzo niefajna sytuacja. Wow. Tak grają Silvery i wymagajcie, że ja też tak będę grał. No, a nie tu jakieś piostkowanie, nie piostkowanie. Weźcie, nie wiem co to jest piostkowanie. Dobra, zagram sobie tym. Diffuse sobie kupimy i jeszcze fleszyki. No. I pójdziemy sobie teraz, moi drodzy, na B. Albo na A. Albo na B pójdziemy sobie. A co tam? Pójdziemy sobie na M. W ogóle mam nadzieję, że poświęcicie mi troszeczkę czasu i że będziecie tutaj ze mną. Teraz uwaga, obiecuję, że każdemu, kto w tym momencie napisze komentarz Mateo, nie przej... Nie, Mateo, fajny celownik. O, Mateo, fajny celownik. To przypnę serduszko i odpiszę. Naprawdę. Przypnę serduszko i odpiszę. W ogóle patrzcie, jaki oni mają zgrany team. Ktoś tam krzyknął, żeby zrushować under i oni wszyscy zrushowali. Dobra, tu gdzieś powinien być gościu. Kurde, czemu ten akacz spadł? Kurde, ja bym tego akacza to tak z chęcią podnieść. Patrzcie, taki skillowy smoke. W ogóle gdzieś jest bomba. On ma chyba bombę, tak mi się wydaje, bo ja chyba zabiłem gościa, że trochę mam... Nie wiem o co chodzi, bo chyba zabiłem gościa przed chwilą, który niósł bombę. A nie, jednak zaplantował, czyli on jednak miał tą bombę. Dobra. Jak to ugram, to teraz wszyscy piszą komentarz dla statystyk. W oknie będzie, w oknie. Window. A nie, no, city. Nice. Go safe AWP. Give me AWP. Okay. Okay, my friend. Thanks. Ja w sumie tak z tej awki bym nic nie zdziałał. Więc pewnie bym urzuczy. Where? What, yeah, I. Trzymaj AWP-kę. Dobra, to co, lecimy. Fajny klacz, bardzo fajny na odcinku, zaklaczowałem, fiu. Mam nadzieję, że ogólnie, kurde, bo dużo widzę, że takich młodszych youtuberów, jeżeli tak to można nazwać, bo ja w sumie nie powinienem o sobie mówić, że jestem youtuberem, ale jest takich bardzo czasem poważni, na każdym odcinku są poważni. To co można powiedzieć, że no wszystko na poważnie, co nie ja. Ja chciałam być taki inny. I troszeczkę zaśmieszkować, tylko że to tak głupio wygląda z moich ust, jak się jest małym i niskim, znaczy, wiecie co chodzi. To dziwnie to wygląda, jak ja spróbuję śmieszkować i wszyscy później mi mówią, że się zachowuję jak dziecko. I nie o to, nie to chciałam osiągnąć, ale to jest ogólnie bardzo niemiłe, jeżeli ja chcę zażartować, chcę być taki inny, co nie? On zadzie był down tam. Nie.
No, ogólnie to tak. Czasem sobie zażartuję, czasem zrobię jakąś głupą minę, ale to po co jakby... No, nieważne, bo w sumie i tak wiem, że wszyscy, którzy mnie wyzywają, to mają mniej lat niż ja i urosło, nie wiem, zazdroszczą mi. W sumie to nie mają czego, ale... No, bo ogólnie chcę przez to powiedzieć tylko to, bo już pewnie wszyscy się zagubili, co chcę powiedzieć. Chcę przez to powiedzieć to, że ogólnie boli mnie trochę, że ludzie mnie wyzywają. Bo to nie jest jakby miłe, bo ja rozumiem, gdybym ja kogoś obraził, gdybym kogoś wyzywał. No to okej, tak, ale... Only A, guys. Ale jeżeli ja nikomu nic nie robię, a wy mówicie, że zachowuję się jak dziecko, bo co, bo żartuję, a wszyscy inni, którzy są w moim wieku, są tacy bardzo poważni w ogóle i nie mają aż tyle hejtu jak ja, no to kurde, no jest to ogólnie miłe, bo ja trzymam swój styl i możliwe, że to dlatego mi się udało na YouTubie, można tak powiedzieć. Ja jestem troszeczkę inny, mam taki swój styl, czasem zażartuję, no dosyć często, robię głupie rzeczy na tym YouTubie. Ja już uważam troszeczkę, że YouTube to jest taka trochę zabawa, nie? Ja tego nie traktuję tak na poważnie, poważnie. No, ale niektórzy tego po prostu, kurde, nie rozumieją, co nie? A w ogóle, jak macie jakieś pytania do mnie, odnośnie jakby technikaliów, jak te filmy moje powstają, takie studnienia, ile mi się czasu renderują, cokolwiek, jakie montuję, to mogę nagrać o tym poradnik. Myślę, że to nie będzie problemu żadnego z tym. Tak, ale w ogóle możecie właśnie zadawać pytania, to odpowiadam sobie w następnym odcinku. Bo tych turniejów to chyba już teraz szczerze to nie będę montować. Chociaż nie wiem, czy w ogóle wszyscy będą mieli czas, żeby obejrzeć, bo to jednak wiecie, tak 40 minut, czy tam te pół godziny, to nie każdy ma... ma czasu. Okej. Czy wiadomo, że każdy ma wakacje. Ale jednak wiecie, jak ktoś nie lubi CS-a, to nawet jeżeli ktoś się nie zna na CS-ie, to i tak jednak fajnie jest pooglądać filmiki z montażem, aniżeli bez. O kurde, chyba będzie... Zadymka, fiu. Ej, w ogóle fajny nick. Pawe57 coś tam. Pawe579cs.blog.com. No, o w ogóle właśnie, bo ja mam historię dotyczącą mojego Facebooka. Otóż... Jakiś tydzień temu wchodzę sobie na Facebooka i patrzę, że muszę wysłać dowód tożsamości, ponieważ ktoś mnie zgłosił, że nie mam 13 lat. A dla tych, którzy nie wiedzą albo są nowi, mam skończone 14 lat. Może nie wyglądam. Czy w sumie to widzicie mnie tylko od głowy do pasa prawie, więc jakby nie można doceniać po tym wieku, no ale nieważne. W każdym bądź razie ukończyłem już 14 lat, a ktoś mnie zgłosił, że nie mam 13, bo Facebooka trzeba mieć 13, żeby mieć Facebooka tak legalnie. I ktoś mnie zgłosił i Facebook poprosił mnie, żebym wysłał mi dowód tożsamości. Więc wiadomo, że wszyscy, widziałem przynajmniej na YouTubie, były takie poradniki, bo nie wiedziałam co im wysłać, jakie zdjęcie, że wysłali dowody, takie normalne. Ja też mam swój dowód wyrobiony, tylko że tam jest mój PESEL i tak dalej, więc mogliby wziąć nam jakiś kredyt lub cokolwiek. Więc wysłałam im moje zdjęcie. I oni chyba na tym zdjęciu też nie stwierdzili, że mam ukończone 13 lat i... Chyba skończy się na tym, że tego Facebooka nie będę miał. No kurde, ty kradzieju fragów. Da blin! Middle, короче, stoi tam, czekaj... No, znajcie, jak pozycja, gdzie czekaj short. Tam, короче. Kurde, ale to było już chamskie, bo go dosyć mocno ubiłem. Dwoje middle, dwoje. One ramp. Double me. Słyszałem chyba kroki. Purple watching mid. I think is mid. No to nieźle. Dobra. W ogóle, czemu ja myślałem, że został tylko jeden wcześniej, a zostało trzech? Palac, jest. I'm defusing, cover me. No, I have defuse. Oj. Kurde, myślałem, że się uda. Wiele razy mi się udało uzbroić tak paczkę, że
każdy myśli, że pewnie fejkuje, pewnie fejkuje. A tak naprawdę to ten rozbroiłem na, za jednym razem. No ale jak mi się język plączy, jejku. Wiecie, że pewnie teraz, widzę, się nagrywa wszystko 16 minut. I pewnie z tych 16 minut, teraz w tym momencie byście widzieli koło 2-3. Tak mam zawsze. 3/4 materiału wycinam. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile to czasu zajmuje wycięcie. Na przykład turnieja to mi się chyba najgorzej montuje, bo turniej trwa 40 minut i teraz ja muszę go całego obejrzeć, a wiadomo, że ten turniej jest czasem nudny. I muszę z niego wybrać albo takie akcje, w których farguje jakoś tak mniej więcej fajnie, albo akcje, w których jest śmiesznie, tak, żeby to wszystko było ciekawe. I teraz naprawdę to jest tyle montażu, że w ogóle obejrzenie takiego filmu, całego turnieja w programie do montażu, to już zajmuje czasu. Miejmy nadzieję, że to w ogóle wygramy, bo... One mid and one under. Nice. No, wiecie, jak tak przegrywałaby, nie ma co robić. Mi się już w sumie też ten... nie wiem co powiedzieć po prostu. To słuchajcie, wpiszmy sobie nutri Mateo. Mateo. Mateo drama, Mateo kupuje suby, to nieźle. Mateo. I za chwilę sobie pooglądamy moje filmiki. Nie no. Co prawda, o Boże, jak tak patrzę na tę swoją twarz czasem. To aż mnie czasem zatyka. Na serio. Czasem mnie po prostu nawet zatyka. Dobra, pójdziemy sobie na A. Co to ma być jakieś? A nie, Radowity mówił. Chyba znacie Radowitego, co nie? Radowity mówił, żeby jak nie ma się takiej koniecznej potrzeby, to żeby nie rzucać granatów, bo mogło się przydać. Wolf, co to za Wolf? A ja rzuciłem granat. Czekajcie, to ten Wolf, już jego profil sprawdzałem. 5000 godzin. Flash B. 400 godzina zamyka. O, nice. No dobra, bo co, to porozmawiajmy. Cześć, jestem Mateusz. Ogólnie to mam 1,20 m wzrostu, ważę 5 kilo. Tak. Zobaczcie, jest coś takiego. Taką linijkę, co nie? I to jest taka fajna linijka, bo to było w płatkach z mlekiem i to było coś takiego, że jak się potrze, to powinien być dźwięk żaby. Sprawdzimy to, czy jest dźwięk żaby. Patrzcie na to. Sprawdzimy to. Uwaga, oceńcie sami, czy warto wydać dwa razy więcej pieniędzy za paczkę płatków, tylko po to, żeby mieć dźwięk żaby. Za chwilę sprawdzimy, czy to będzie dźwięk żaby. No i co, oceńcie sami, bo dla mnie to nie jest dźwięk żaby. A niby jest obrazek, że to jest żaba. No. No akurat nie miałem co powiedzieć, patrzę sobie na podkładce ten od monitora, leży sobie taka linijko, żaba. To mówię sobie, wezmę, nie? Patrzcie, zagram sobie teraz samym digielkiem. Jeszcze na defuse, a nie, mam defuse, dobra. To co, moi drodzy, lecimy. Rzucę tutaj sobie smoke'a. Nie, dobra, nie będę wychylał, bo ja nie potrafię. Short. Jak ja... Aha, bo na schodach jest są kule niecelne. Czekajcie, co to było za miejscówka? Dobra, nieważne. Konektor one. Ja nie mogę, co ja zrobiłem? One tap. Kto to za one tap? Ja muszę ich profile posprawdzać, bo niektórzy... Tak mnie to wkurza, jak niektórzy mają po 1000 godzin, a grają z silverami, którzy mają po 200. No to jest takie, wiecie, 5 razy ma się więcej godzin. I co ty się zdjął? Za czym ty się za to zdjął, skażę? Dobra, ten... Denerwują mnie tacy. Kurczę. Ruscy. Jeszcze defuse nie. No ale dobra. Lecimy sobie tak. Polecimy sobie, słuchajcie, teraz na mida. Od razu skoczymy sobie tutaj do Andera.
Aha, i oczywiście jak macie do mnie jakieś rady, to, to piszcie. O nie. Uwaga, czy ja słyszę kogoś? Chyba nikogo nie słyszę. A na jakiej podstawie on stwierdził, że to jest It's A? No to ciekawe. Nie! Co ja zrobiłem? Jak ten headshot wszedł? Nie. Jak ten headshot wszedł, ja się pytam. DGL jak master będę. O nie, co ja zrobiłem? Czemu ja kupiłem defuza? Znaczy nie defuza, tylko Zeusa. Kurde, tak się skupiam na mówieniu i nagraniu zarazem, żeby mi to tak wyszło, tak fajnie. I coś mi to jednak nie wychodzi. Dobra, pójdę sobie na A. 13 fragów, jestem drugi w tabeli, a ten chyba gra życiówkę, ten gościu. Ej, to wcale nie jest najgorzej, nie? Bo jeszcze możemy zakończyć to z pozytywnym wynikiem. O! Zaczepiły mi się słuchawki na ręce. Dobrze, bym kolejny rozwalił. Ale to było już naprawdę niefajne. Ale nie wyłączajcie filmiku, będzie ciekawie. Naprawdę będzie ciekawie. Opowiem wam żart. Ten żart będzie fajny. Słuchajcie tego, możecie to powiedzieć na każdej imprezie i każdemu to się spodoba, naprawdę. To jest taki żarcik. Dlaczego modelki myją zęby raz w tygodniu? Bo zęby myje się po jedzeniu. Śmieszne. Prawdopodobnie bym już to wyciął, bo to był taki suchy kawał, znaczy... Jeszcze się sam z niego śmiałem, ale to był suchy kawał, nie? I to jest najgorsze. Że pewnie wszyscy tak teraz patrzą na mnie. A ja się śmieję, ha ha ha. Wszyscy się tak na mnie patrzą. Witamy po cięciu. Hello. Ej, patrz, zmienię nick. Zmienię nick na jakiś fajny, czekajcie. Czekajcie, co mnie zawsze w dzieciństwie śmieszkowało? O wiem, zawsze się, jak byłem mały, czy nie to, że teraz jestem jakiś ogromny, ale jak byłem mały, to zawsze mnie śmieszyło takie słowo. Bapung. Bapung. To śmieszne, nie? Nie? No dobra, to zmieniam. Nie, dobra, niech zostanie. Wygrywamy to. Zginiesz, po co ci to? Po co ci to? Ja bym się już nie wychylał. No dobra, to co? Czekajcie, czy to jest ostatnia runda? Tak, to jest chyba niestety ostatnia runda. Także zagrajmy sobie fulla. Bo nie ma sensu oszczędzać. Rzucę sobie wabika. Gdzieś tam o. I co? Pytacie się mnie, ile mamy FPS-ów podczas nagrywania czasem. Tak mi się przypomniało. Ja wam powiem, że w tym momencie mam 150, 160. Ale nagrywam w 60 klatkach. Ej. Kurde, tego kacza to bym podniósł. O! No co? Jednak ta jelika jest fajna. Muszę sobie myszkę przypiłować, bo coś źle headshoty wchodzą. Nie, no dobra, bo chcę być śmieszna, mi to tak troszkę nie wychodzi. W ogóle słuchajcie, moja kamera ma coś takiego, że jeżeli świeci tak prosto we mnie światło, to zawsze, zazwyczaj przyciemnia tło. Tak wczoraj miałem, nagrywałem filmik koło 18, kiedy było już tak lekko ciemno. I było ze mną tak ciemno, jakbym to nagrywał o drugiej w nocy. Patrzcie, teraz bez lampki. A nie, teraz jest okej, bo teraz to nagrywam o 9 rano, więc jeszcze jest okej. Ale czasem to jest taka różnica, że gdybym wam wyłączył czasem lampkę podczas nagrywania, to byście nie uwierzyli, że to jest jednak inna pora dnia.
No dobra. To co, moi drodzy? Lecimy chyba na B. Albo na Amida. Apartament. One A. Bapung. Bapung zabija. W ogóle... A nie, dobra, miałam dwa MVP, bo już myślałam, że nie miałam odcinka MVP. To by było złe. To by było słabe. Come on, guys. Rush A. Don't stop. And win. No, podoba się wszystkim. Usłyszeli słowo win. Rank up. Ej, jakbyśmy teraz, jakbyśmy to wygrali, byśmy wybili Silvera 6. To było tak pięknie. One short. Hello, bitches. One short. Watching connector. Oh yeah. MVP, my friend. Nie, to. Ja mam lepszego skina. Tak, o, dobra. To co? Teraz lecimy sobie na B. Też w sumie... Ej, jak nam się A udało, byśmy mogli jeszcze raz w sumie na te A pójść. Ale nie, będziemy oryginalnie. Patrzcie, wszyscy rushują teraz B. O, bardzo dobrze gościu zrobił. Też tak zrobię, patrzcie na to. O, tam rzucę smoka, żeby myśleli sobie, aha, tak, tak, pewnie smoki na A, to my zostajemy na tym A. A tak naprawdę to nie, bo tak naprawdę to jest B. O kurde, chyba się nie nabrali. Dobra, nieważne. Znaczy, wiecie, żartuję, że później nie było, że... Mateusz, ty jesteś jakiś głupi. Nice. No i możemy to wygrać, bo po stronie Terror zawsze jest jakoś tak prosto, mniej więcej. Czy ja ogólnie bardziej lubię grać w Terror niż w CT zawsze. No i tak przegrywamy, to się cieszę, że trafiam do Terror. No dobra. Zagramy sobie jeszcze raz akaczem, później to sobie zmienimy na wubkę, żeby nie było, że Mateusz, nie graj ciągle tym akaczem. Jak ja tak się dałem obić? I wiem, co pewnie teraz sądzicie na temat mojego Fallouta. Ale przyczepcie się do tego, że zabijam, tak? I jest ogólnie fajnie, a nie, że co z tego, że jest słabe? Ważne, żeby było skuteczne. No. Co z tego, że macie ściągi? Ważne, aby pomagały. Nie no. Ja nigdy sam nie ściągałem. Naprawdę. Czy w sensie nigdy nie ściągałem. Nie, że sam, ani że skin. Nie, nigdy nie ściągałem. Naprawdę. No może pomijając egzamin końcowy w szkole muzycznej. Dobra, wytnę to. Kurde, tego nie montuję. O ja. Aj, tak w sumie skończyłem, to wiecie to. Nie, nieważne. Rzucę mi takiego fajnego smoka. I niech się cieszą tym smokiem. I niech sobie tylko nie pójdą. Na tego A. Czy... Dobra, nieważne. Mateusz, co ty robisz? Co ty Mateusz robisz ze swoim życiem? Ja mam fajny celownik. Komuś się podoba ten celownik, to dostaje paczkę w górę. Bomba. Ma bombę. Daj, planting. Nie upala się.
Jak się idzie. No palas. Dobra. Jak ja to chyba ugrywam. Easy. 10-10. Takie meczyki w sumie nie są za bardzo fajne do oglądania. Nie, no w sumie ważne, by prezenter był głupi. Co z tego? Może mi meczek trwać 2 godziny, co z tego? W ogóle pochwalcie się w komentarzu, ile trwał wasz najdłuższy meczek, jaki graliście. Mój chyba tak z 40, chyba, nie wiem, 5 minut. Na tej dwóch meczyki nie są długie, nawet jeżeli są takie remisy. No może kiedy doszło do 50 minut. Ale dłużej to naprawdę nie. A ja słyszałem, że najdłuższy meczek w CS-ie to podobno blisko 2 godzin. Nie. No nie, co to za granaty. Bie clear. Się mówi clear czy clean? Zrobię tak samo jak on. Nice. No i Lux mój. O nie, jednak nie Lux. Został ten rusek, który się ciągle drze. Szkoda, że bomby... Co ten gość robi? Przecież słyszał go, gdzie on jest. Szkoda, że bomby nie da się podnosić tak samo jak broni, że... Wiecie, tak z odległości, na przykład E się kliknie i się ma bombę. Bący go od tyłu. O kurde. Nie za fajnie. Он меня просто ожидал с другой стороны 100%. Он меня ожидал, что я с Сити пойду. Только ты раз не входи. До хвиле прийде. Это было добре. Чекаешь, мам, хрипе, чи что? Hello bitches. To niezłe hello bitches. Dobra, rzucimy sobie granacik. Dobra, jeden short. Konekta. Walka full auto. Ja ją wygrałem. No jest git. Jednak sobie wezmę tą ławkę. I wygrywamy i takie kombaki to ja lubię. No serio, takie kombaki są mega fajne. No. 28 fragów. Jakbyśmy doszli do 30 fragów na odcinku, to już by było naprawdę fajnie. Wam powiem szczerze. Ma no, łapcie tam. O nie. Taki średni ten flash. No ale co tam? Na spokojnie. To są w nogi, jak ja za chwilę zginę. No to nieźle. One sight A. He's very, very low. Short. Go be implant.
No. Co on wykmini? Nice. Bapunk. Co? Ugraj to, błagam. Nice try. Kiedy to uczucie, kiedy mówisz na straja, tak naprawdę to było takie easy do ugrania. To po prostu głowa mała. Jednak akacz tutaj chyba musi pójść w ruch po prostu. Po prostu tutaj akacz musi pójść w ruch i tyle. Come on, Rashay. Co, czemu tak się wszyscy blokują? To nie fajne. Dobra, ej, no nieważne, dobra. Szkodnie, City będzie. Planting, planting. Jakaś walka na noże tam była. O, i mamy 30 fragów. To jest już okej. Okay. Dobra, lecimy dalej z koksem. Purple. Planting, inej. To nieźle. I watching short. Jak to wygramy, to będzie naprawdę fajnie, bo byśmy mogli już w końcu awansować na Silvera 6, także no. Zejdziemy go od tyłu. Nice. No i powinniśmy to wygrać. Taki comeback, to nie jest tylko comeback. Wam powiem. Ale się rozciągnąłem. Widzicie, i akacz jednak pomaga. Co z tego, że ciągle nim gram. O, okej. 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 Ty. Ja nie chcę zginąć jako pierwszy, więc wyjdźcie. A ja sobie pójdę pałacami. Apartments. Dobra. Sorry, go away. W ogóle nie lubię takiego komentowania. Oh. Dobra, okej, okay, idziemy sobie tutaj. Sorry, I'm sorry. Bardziej wolę takie oryginalne. Sorry. Siup. Dobra, ten patrzy City. Dobra. Okej. Okay. No i fajnie. 14-11, mam 30 fragów, także jest naprawdę jak najbardziej okej. Okay. No, w ogóle mam ile? Deadów 15 aż. 4 asysty. Wiecie, tak pół na pół. To jest bardzo okej, okay, jak na odcinek. W ogóle nie rozumiem gości. Gościu chyba rage'uje tutaj. Nie rozumiem gości, którzy mi piszą, że ja nie umiem grać. Znaczy, rozumiem, że jak ktoś ma globala, no to jak i patrzy na mój silverowy movement, no to okej. Ale nie zapominajmy o tym, że jednak inaczej jest, jak się mówi i gra. I jeszcze tak z sensem trzeba mówić, a jeżeli jak się gra po cichu, tak, sobie. To jest ogromna różnica, więc nie można mi mówić, że nie potrafię grać, skoro sami nigdy nie mówicie, jak gracie. Kurde, gdzie ostatni? W sumie to nie ma co save'ować, bo co? Przecież remis będzie, tak by zrobił Ace'a. W ogóle bomba jest na B, tam wszyscy sobie chodzą na ten. Na A. No tam 15-11, wygrywamy ten meczyk. Jest okej, okay. Jest okej, okay. W ogóle. Jak oceniacie mój challenge? Jak na razie język mi się plątał dosyć mocno, ale możecie ocenić. Jak oceniacie? Jeszcze tak z kilka takich turniej i myślę, że będzie okej. Okay. No. Okej, okay, but rush, my friend. Okej.
Dobra, to rushujemy. Zrushujemy sobie, będzie fajnie, będzie okej. Pyku, pyku. Nie za dobrze, moi drodzy, nie za dobrze. A co tam? One side. No właśnie, tak to wygląda. Moi drodzy. One under. Under. Oja. To była dobra akcja. To była bardzo dobra akcja. Dobra. Zagram z tą bronią. Z tą bronią zawsze mi się fajnie jakoś grało, ale nie wiem czemu jej nie kupuję. Dobra, wszyscy mają hajsu jak siana. Znaczy hajsu jak nie wiem czego. Brudu. Nie, nieważne, dobra, nieważne. Aj, flashing. Co? Co to miało być? Przepraszam bardzo. Green, green, you good player. You piff puff. Dobra, nieważne. Jak to ten zielony ugra, to będzie naprawdę kozakiem. Tak wam powiem szczerze. W ogóle powiedziałem jeszcze jakiś żart, bo w sumie to jest już nudno powolutku. Ale nie, 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 nie. Nie ma tak łatwo. Znaczy, nie znam żartów. Jakichś śmiesznych. Kurde, dobra. Teraz to trzeba wygrać, nie? Żeby nie było remisu. Come on, guys. Win. Rush B, don't stop. Go B, go B. Yes, rush. Kurde. 32 fragi. Jest okej. Ten gościu ma 35, także... Dobra, ja flashuję. Watch it under. Dobra. Nie chcę zginąć jako pierwszy, ale idę. Planting. Dobra, wygrywamy to. I watching kitchen. Kurde. Dobra. I watching kitchen. Patrzcie teraz, jakie dymy są. On short, short, short one. W sumie to było bez sensu, bo tamten patrzył ten, ale... Ej, ale się wnerwiłem. Dobra, jest. Silver 6, Silver 6. Jest! Silver 6, w końcu. W końcu Silver 6. Już ja nie mogę. Dobra, dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego meczyku. Mam nadzieję, że się spodobał. To był jeden właśnie z dłuższych meczów. Tak wam się przyznam szczerze. Bo u mnie na kamerce już jest zapis 45 minut. Także jest naprawdę długi meczek. No. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Siemanko. Elo.